Kalimera. Hello. Proszę zobaczyć, jaka piękna pogoda. Jesteśmy w Kurtaliocie, tak? Już parę filmów było, to sobie proszę znaleźć. Chmury dosięgają, proszę bardzo. Nie widać nawet czubków wąwozu. Wąwóz Kurtalioty. Wspaniałe miejsce na lato. Śpiwór, karimata i tam sobie przy rzece spać. Budzić się w mroźnej rzece od razu. Kąpiel, proszę bardzo. Tak się spieszymy do pracy. Bo po co jedziemy? Jedziemy do Plaki, ale po co? Jak będzie padać za chwilę, już będzie po pracy. No ale to zależy, kto co zażywa. Nie widać, widzicie? Przecież to wszystko, jak runie woda, to będzie tragedia. No ale co? Trzeba się bawić, tak? Normalnie wszędzie tutaj w sezonie jest bardzo wiele samochodów. Turyści schodzą, robią sobie zdjęcia i tak dalej. Jest kościółek. Fajne miejsce. Taki Grand Canyon na Krecie. Proszę bardzo, Kurtalioty. Relacja. Piękne miejsce. Kocham góry, co zrobię. Ale widzicie, że się szykuje tygodniówka non-stop deszcze. Będę wam pokazywał, jak wygląda zima na Krecie. Bo lato to każdy wie, plaża, słońce, upał 40 stopni, piasek, parasolka i zimne drinki. No niestety, zima wygląda inaczej, ale też ma swój urok. Ten normalnie jedzie, ile jedzie? 12 na godzinę. Migla kas. Placiaz. Migla kas, ja ty pamę, ja plakiaz. No. Bardzo fajne miejsce, zapraszam serdecznie. Takie wytwory natury pokazują ludziom, że jesteśmy jak te murweczki maleńcy. Tam gumy plakiaskie na dy, na dyksy o tyne ilosty paralia. No, a tam się pokazuje słoneczko w oddali. Ale nie, nic z tego nie będzie. Cały tydzień pokazuje brzydką pogodę. Tu jest kapliczka. A jak zejdziecie sobie w lewo, w dół, to jest i kościółek. Proszę bardzo. Ese di kolego. Di denise fotogenikos. Aby makanis plastiki epema z dymurizu ja nazywio morfos. A to na kanome to radimy, deka kilometra ti ora na pamę. Ja ty wiozę się kawę. Wyjechaliśmy, tyle wam chciałem pokazać. Kurtalioty w tych w chmurach. Jakieś przebłyski słońca widzę, ale z tego nic nie będzie. No dobra, nie będę wam truł już długo. Cześć.